Hej, siemano ludzie z Alexisony, witam serdecznie w kolejnym odcinku, a dzisiaj zrobię sobie takiego weekendowego drafcika, czyli taki, no zobaczymy co wypadnie, może coś fajnego będzie, no i jeżeli wam się to spodoba, to co weekend będę wam w sobotę wrzucał właśnie taki weekendowy drafcik na spontanie, bo tak sobie siedziałem, grałem wcześniej w drafta i jakoś tak postanowiłem, że wrzucę wam jakiś filmik, także lecimy i zobaczymy, czy coś fajnego mi tutaj dzisiaj wpadnie. Wcześniej jak miałem drafta, to wpadł mi Ronaldo i Messi. No, fajnie się grało. No zobaczymy, co będzie teraz. Więc lecimy z 15 tysiaczków, poleciało. No i będzie zawodowiec. Zrobię tutaj wam tylko drafta, nie będę grał, bo chyba więcej zabawy jest w tym, co tutaj wypadnie. I dobra, weźmy sobie teraz... Co by tu sobie wziąć? Wow, ale nawalone. Nie, dobra, może tą pierwszą. Niech będzie. Obojętnie. I zobaczymy, kogo będziemy mieć tutaj jako kapitana. Cristiano Ronaldo, Hazard, Sanchez. No nieźle. No oczywiście, że wezmę sobie Cristiano Ronaldo, chociaż wziąłbym też Hazarda, ale niech będzie Ronaldo jako kapitan. Dobra, zacznę sobie może od bramkarza. Później przejdziemy dalej. Co my tutaj mamy? Courtois, Hugo Lloris, Mandanda, Oblak i De Gea. Oczywiście, że wezmę sobie De Gea. Chociaż... 97. Chociaż wziąłbym może Oblaka. Ale nie, dobra, niech będzie De Gea. Lewy obrońca. Zobaczmy, co tutaj będzie. Alba. Dobra, niech będzie, może uda mi się hiszpańską ligę zrobić. Może potem wymienimy tego. Mamy tutaj dechę. Zobaczmy, co będzie z prawej strony. Juan Fran. No, oczywiście, że Juan Fran tu mi się najbardziej przyda, jeżeli chcę zrobić hiszpańską ligę. No to niech będzie. A zobaczmy, co tutaj na środku wypadnie ciekawego. Casemiro. No pięknie mi się to dzisiaj układa. Casemiro, tu jeszcze Pjanić, ale oczywiście Casemiro. I to już drugi zawodnik z Realu Madryt. Zobaczmy, kto będzie tutaj. Ali, Royce, Rooney, Dybala i Asensio. No najbardziej by nam tutaj pasował Asensio. Ale oczywiście wezmę sobie Dybalę. Dobra, zobaczmy, co będzie tutaj. Słabo. Jeszcze może weźmiemy tego. Dobra. Kuman. Niech będzie. Zobaczmy dalej. Napastników zostawię sobie na końcu. Co by tu wziąć? No chyba wezmę Dante. 86 ma. Też tutaj jest Hiszpan. Dobra. Niech będzie. To zgranie jakieś mniej więcej było. I co jeszcze tutaj będzie? Oho, mamy Tarkowskiego. No i tutaj... Dobra, niech będzie ten. Może coś jeszcze fajnego wypadnie. No i napastnicy. Ciekawe, niech będzie prawy z prawej strony. Najpierw zobaczymy, co będzie. No chyba Iguaina wezmę. Tu jeszcze są Lukaku. 93 Iguain, dobra, niech będzie. No i zobaczmy, co będzie z tej strony. Aguero, Cavani, Ibrahimowicz. Oczywiście, że Sanchez. Luis Sanchez by mi się tutaj najbardziej przydał. Szkoda mi tego Aguero, bo jest fajny. Dobra, niech będzie. Sanchez, no i tu by się przydało, tutaj jest taka lipa, ale dobra, zobaczymy może jeszcze z rezerwy coś, a niech będzie tutaj, a co tam? Dobra, weźmy Juliana, tu co będzie? Ujoj, Kuwas, nie podoba mi się ta paczka, była słaba, dobra, weźmy... Dobra, tutaj lewy pomocnik. Tak,
Okej, okay, dobra, teraz niech będzie sobie tutaj. Zobaczymy. O Jezu. Co to taka słabizna jest? 74. Dobra. Niech będzie. A zobaczmy, co jest tutaj. O, jarmolenko. Nieźle, nieźle, ale no nic mi się tu nie przyda. Dobra, niech będzie ten. Fajna, podoba mi się ta karta. Ostatni tutaj, zobaczmy, kto będzie. Mane! O, oczywiście, że Mane sobie wezmę. Niech będzie Mane. Jak nie będzie zgrania, to chociaż będę miał wolny. Na razie jest ocena 88-82 zgranie. Okej, okay, zobaczmy, może jakiś bramkarz fajny wypadnie. Andanowicz. Mamy Hiszpana Casillasa, ale on mi się tu chyba nie przyda. Jak to tu wygląda? Chociaż zgranie by było tutaj. Nie, tu jest, dobra, nie. Weźmy sobie tego. Ok, jedziemy dalej. Smolnikow. Może. Albo ten. Dobra, Smolnikow niech będzie. Dajcie coś fajnego. Evra Company. Oczywiście, że jego wezmę sobie. Wrzucę wam osobny filmik, jak sobie rozegram meczyki. To wam zrobię taki skrócik fajny. A tu sobie zrobimy samego takiego drafcika. A zrobię wam osobny odcinek i zobaczycie, jak mi w ogóle poszło. Okej, okay, to zostawmy sobie na później. Zobaczmy, co będzie tutaj. Icardi. O, Asamoa. Icardi 89. Dobra, niech będzie. I zobaczmy, co jeszcze jest tutaj. Dobra, niech będzie ta hiszpańska, co nie? O, plus 9 bym miał. Plus 4, przepraszam. A ma na razie, niech se będzie. Jedziemy dalej. Przedostatni i... jest Leo Messi! Jest Messi! Oczywiście, że biorę ciebie i od razu cię tu wrzucam. Z Suarezem będzie piękne zgranie. Tu plus 3 by było. Cyk. O, piękny Messi, Suarez i Cristiano Ronaldo. Dobra, ostatni. I co tu będzie? Özil. Jest Özil. Oczywiście wezmę go. Jeden z moich ulubionych piłkarzy. 88 ma nawet. No to gitara. Jest fajnie. Podoba mi się ten składzik. Powymieniamy sobie troszkę. Pobawimy się. Dobra, ja się pobawię i widzimy się już za chwilkę. Dobra, składzik wygląda tak, jak wygląda. Mi się on nawet podoba. 89-89. No, jest, nie jest źle, więc możecie napisać w komentarzu. No jest Messi, jest Suarez, Cristiano Ronaldo. No nieźle to wygląda z przodu. Z tyłu też nie jest najgorzej. Tu trochę kiepsko z tym zgraniem, no ale... ale niech będzie. No i tutaj oczywiście ławka rezerwowych. Jest Dybala, Icardi, Özil, Jarmolenko, Mane i Higuain. I tutaj pozostali, którzy nie będą brali udziału w zabawie, ale dobra, są ci tutaj, więc możecie napisać w komentarzu, jak wam się to podoba. Weźmy sobie jeszcze dalej tutaj, weźmiemy sobie trenera. Oczywiście jest Zidane. Oczywiście weźmiemy sobie tutaj Zidana. I mamy 89-92. Szkoda, że nie było stówki. No trudno, ale 181, więc jestem lepszy niż... ostatnio miałem ile? 100 coś. 170 coś, jakoś tak. Mamy tutaj napastnicy 89-85 pomoc i 82 obrona. Mi się ten składnik podoba. Jak wam się podoba? Napiszcie w komentarzu, a ja wam zrobię jeszcze kolejny odcinek i pokażę wam, jak mi szło grając tym składzikiem. Więc widzimy się już w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się i...